Także cześć, witajcie wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony oczywiście Mietek, ja was witam z serii Na Boczkowie. Następnie tego materiału widzowie, proszę was o zostawienie tutaj łapeczki w górę pod dzisiejszym materiałem. Także jeżeli wchodzisz na odcinek, to zostaw coś po sobie, to łapeczkę w górę, bo to bardzo motywuje. Także łapeczka w górę, subskrypcja oczywiście na kanale. Ten, kto nie subskrybuje kanału, no to mordeczko, zostaw to subskrypcję, bo lecimy teraz widzowie po 31 tysięcy subskrypcji na naszym kanale. Jeżeli nie subujesz, nie zostawisz łapeczki w górę, no to nie wiem na co czeka, zostaw te dwie, oczywiście dwie najlepsze tutaj, no te łapeczkę i subika, nie? Bo to bardzo cieszy i napisz tutaj jeszcze komentarz, a komentarzem dzisiejszego odcinka nie będzie hashtag burza, a ja oczywiście przy tym serduszko. Jak żeście widzieli, nagrałem wam, no po prostu musiałem to widzowie nagrać, nie wiem czy widzieliście, ale była potężna burza tutaj widzowie, przeszła tutaj nad Boczkowem, deszcz padał, ogólnie widzieliście widzowie, tam był w ogóle piorun, grzmot uderzył, jak sami żeście widzieli ogólnie, mega huk i mówię, mega deszcz popadał, troszeczkę już widzowie, jak widzicie, troszkę to przeszło, nie, ogólnie chmury jeszcze zostały, jest mega widzowie, mega wiatr, jest w ogóle tak widzowie wieje wiatr. No i widzicie, zobaczcie te chmury, nie? Te chmury poszły właśnie w tamtą stronę, do przodu. Tutaj po prawej stronie już troszeczkę widzicie, znikają, tak no powoli się rozjaśnia, no widzicie, nie? No ale mówię, widzowie, potężna burza przeszła. Ło! Czekajcie, widzowie, bo ktoś tutaj do mnie dzwoni. O tej godzinie, widzowie, będę się szedł spać, bo to nawet nie ma co robić dzisiaj. Taka burza. Halo, dobry? Halo, halo? Halo, 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 halo. O, dobra, halo, halo. Przerywa? No bo tutaj burza była przed chwilą, halo, halo. Dobra, sekund tracę chyba. Dobry. Dobry. Słyszy pan? Tak, słyszę. Dobra, dzień dobry, z tej strony Grzesiek. Chyba kłaniam się. Witam serdecznie, z tej strony Mietek Asfalt, czy mogę pomóc? Zmieni to Mietkowska Asfalt? Tak. Jak to panu powiedzieć, no, mamy dobrą wiadomość. Jaką? Przywiozę panu nowe nabytki. O, na testy? No, można tak powiedzieć, że na test. O, no to panie, to ja w ręce zacieram. To jest jeszcze zła informacja. Jaka? Jak dojadę do pana, czy w ogóle dojadę, bo wiem, że tutaj prądu nawet nie ma, anteny zerwane, co wiesz? Nie, działa, to chyba troszeczkę tam dalej, gdzieś na początku, bo nie jest normalnie. Bo wiesz, tam na innym miejscowości, na Woli Brądowskiej, to tam drzewa urwało wszystko, tutaj nic nie urwało, nic? Nie wiem, ale ogólnie, no była potężna burza, pioruny waliły, ale nie wiem, bo nie widziałem nic. Ja takim manem będę jechał. Dobra, to ja wychodzę na drogę już. Ja wychodzę na drogę, panu nakieruję, dobra? Dobra. Dobra, do widzenia, do usłyszenia. No, do widzenia, do usłyszenia. Dobra, widzowie, słyszeliście sami? Kolejne, widzowie, nabytki, także elegancko, ja się, widzowie, cieszę, ręce już zacieram, bo oczywiście, widzowie, coś na darmo dostanę, wiecie o co chodzi, nie? Na testy oczywiście, mam nadzieję, że to przyjedzie ten sprzęt, o którego pana Grzegorza prosiłem, czyli tak, o traktor i tutaj siewnik, widzowie, do kukurydzy, bo musimy, widzowie, zasadzić, zasiać kukurydzę, pola mamy oczywiście przygotowane na poprzednie odcinka, żeśmy to, widzowie, wszystko robili, mieliście ogólnie z tego odcinek, relacje na żywo, także mam nadzieję, że to, co ma przyjechać, bo ogólnie poprosiłem pana Grzegorza, żeby popytał tam szefa, czy jest taka możliwość o kolejny nabytek i że po prostu przywiózł jakiś tam siewniczek i kombaj, nie? O cholera jasna! Co tu się kurwa stanęło? Oho, a co tu się widzowie stanęło? Co jest grane? Kurwa, to jest drzewo postawił! Panie Grzegorzu, co tu się stanęło? Oho! No fest, no nie zauważyłem tego kurwa na drodze, bo kurwa jeszcze dzisiaj skasował jeszcze tego, mana. O cholera jasna, to chyba piorun uderzył. A to dobry był, trzasnęło piorun, dobry jakiś. Kurwa, to całe, widzowie, całe drzewo wyleciało na asfalt. A witam cię pana, kurwa. Witam. Kurwa, co to się stało w ogóle, a ja tak kurwa to jakieś... Proszę drzewo, pana, kurwa. Proszę pana, była mega burza, to o tym wiem, właśnie grzmiało, były pioruny. Bo widziałem właśnie, że tam na innej miejscowości też tam towar wiozłem, kurwa, i to ta samo też tam było, ale to tutaj na drodze nie było, bo wiesz, usuwaj zaraz, pił, prr, i już było. Uhuhu, proszę pana, jak my to teraz przejedziemy? Chodź panie, na zapleczu, chodź panie. No. O, taki zestaw pan. Takiego pan klasa Axiona 850? A jak, taki kurwa, bo się zaglądać. Kurwa, macie eleganckie sprzęt, proszę pana. Tylko sprawa jest taka, kurwa, że pan droga, kurwa, zawadza tutaj ten, no to właśnie drzewo zawadza.
Dojazd do pana. Właśnie, proszę pana, jak my to teraz dojedziemy? Jak ma pan tutaj wjedzie? Ja tego się na to nie będę zabierał, bo ja tutaj nie mam porządnych sprzętów, ale może... Ale to słuchaj, gmina to się powinna usuwać, to wiesz. No to rozumiem, no to by trzeba było teraz zadzwonić, ale który z nas zadzwoni, jak ja nie posiadam numeru do gminy? Tylko słuchaj panie, ale tam nie było gdzieś na internecie albo coś, w telewizji to nie ogłaszali, kurwa, że padło drzewo albo coś. A gdzie, to... proszę pana, ja to teraz dopiero zobaczyłem kilka... Pan przyjechał, to jakoś pół godziny była burza temu. Idź, to teraz robimy. Dobra, proszę panie, panie Grześku, pan tu tak zrobi. Słuchaj, chyba że sami tu usuniemy jakoś, ty chyba że coś ma jakiś sprzęt, a masz jakiś... Nie, tam... nie posiadam żadnego sprzętu. Kurwa, to co zrobimy? A chyba że piłem, masz pan, to rozetniemy tu na pół. Tu na pół rozetniemy, tutaj obetniemy, jak będzie tutaj czwartka, dwie, pięć kwiatek będzie... O, proszę pana, proszę pana, wyciągarka tutaj stoi na sklepie, to wypożyczę, bo ja ogólnie mam z nimi znajomości, także mogę wypożyczyć. Ale za darmo pan wypożyczy to w ogóle tę wyciągarkę? Tak, ja mogę wypożyczyć za darmo ogólnie, bo ja mam podpisaną z nimi umowę, wie pan, nie? Nie wiem, czy się przedstawiłem, jak się nazywam, bo ten tak, no bo przecież mówił pan, że pan Grzegorz jest, nie? No, ten sam. To co ja przywiozłem wtedy, co panu przywiozłem w Holanda z pługiem? Tak, zgadza się. Ja, no i elegancko. Dobra, no. Proszę pana, dałby pan radę tutaj wycofać tyłem i tutaj zajechać ciężarówkę, pan odsunie ten stół, ja wyjadę nim. Mhm, dobra, dobra. To dawaj, panie Grześko, pan podjeżdża do tyłu, to pod sklepa. Dawaj pan. Nie, cofnę, tylko ja wiesz, dużo czasu nie mam, ja mam pół godziny tylko, żeby tutaj rozładować, panu wszystko pokazać, jak to sprzęt i co. Dobrze, proszę pana, ale dzisiaj tylko dostałem traktor, jak to pan miał, pan jeszcze miał siewnik załatwić. Tylko panie, jest właśnie, może być problem z czymś innym. Z czym? No pan dostał na testy, tylko jest taki problem, że nie na długo, tylko na jeden dzień. Uuu, ale co, to wszystko, tylko to? Nie, tam jeszcze jeden dostawczyk ma przyjechać, tylko ja muszę najpierw ten wyładować, panu zostawić fakturę i żeby pan nie zepsuł, żeby pisać na tego klasa, co nie? Tak, ale na ile tylko na jeden dzień? Na jeden dzień, tylko pan dostał na... czekaj, na poniedziałek. Na wtorek już musi być gotowy na rano. Dobra. Czony wie, o co chodzi. Dobra. No, bo pan teraz dzisiaj jest tak no poniedziałek, południe, nie? Dobra, proszę pana, to tak zrobimy. Ja wyjadę, poczepię tutaj, jak mówię, bo ja mogę wziąć wyciągarkę i to drzewo usunę z drogi, pan przyjedzie potem drugim kursem pod gospodarkę, dobra? Dobra, będzie. Gdzie pan jest? Tutaj, chodź tu panie, tutaj jestem, na lecie. Tu, z drugiej strony panie. Gdzie pan kurwa, ja nie widzę pana. Z drugiej strony, tu! O, panie, dobra. Dobra panie, no to ja wsiadam, wyjeżdżam, dobra? Ale pan wsiadnie, pan wie wszystko, co jak to jak? A to ja jeździłem tamtym większym nawet, panie. To ma 150 koni chyba, czy 200, nawet nie pamiętam, ale to jest duży obciążnik, ma naprzód. Koła jak bombowca, jak widzisz. No, ale... sam jest ogromny byczek, no jest. A, słuchaj, panie, a co byś jeszcze chciał na testy dotrzeć, bo tam nie wiem co tam, ja tam nie wiem co tam było na tym. No ja pana prosiłem, że pan siedzi załatwi do kukurydzy. Ale ja nie wiem czy to siedzi do kukurydzy, czy do zboża, jeszcze nie wiem, czy może sezarka jakaś duża jest do ziemniaków, nie wiem co to jest. Dobra panie, dobra, to pan to przywiezie, ja to mówię, ja usunę z drogi i potem zajedzie pan tam. Słuchaj, bo to trzeba od magazynu, w magazynie jest tak, tir stoi i laweta stoi i sprzęt na tym, to nie wiem co tam stoi. Dobra. Słuchaj, i plandeko jest przykryte, to ja nie wiem. Dobra, to pan jedzie pan. No co najmniej zajdzie mi coś, za pół godziny będę. Dobra. No, do widzenia. Dobra, do widzenia. Tylko pan musi to usunąć, bo on tam zajechał na gospodę, bo to... No jeszcze... zara, no to właśnie w poczepie, tylko czekam pan odjedzie, lewetą. Dobra. Dobra, widzowie, chowa tutaj ten stół. Dobra, i pan Grzegorz, widzowie, pojechał po kolejny towar. Także elegancko, widzowie, jestem zadowolony, bo pan tutaj Grzegorz załatwił mi ogólnie siewnik. Mam nadzieję, że to jest ogólnie siewnik, bo nie powiedział, bo sam na razie nie wie. No bo widzowie, nam się to przyda, bo mówiłem, ja go prosiłem o to, bo chciałem właśnie to kukurydzę zasiać. Tylko ogólnie, widzowie, dostałem tutaj na testy na jeden dzień. Widzowie, dostałem tylko na jeden dzień, także dzisiaj, widzowie, odbieramy, jutro, widzowie, musi być kolejny odcinek właśnie ze siewu, widzowie, tutaj kukurydzy. Tym zostałem, tak, że będziemy musieli się, widzowie, niestety, ale śpieszyć. Bo tak jak widzowie słyszeliście, dostaliśmy tylko i wyłącznie go na jeden dzień. Dobra widzowie, ogólnie to będzie taka sytuacja, bo będziemy musieli usunąć to drewno tutaj, to ogromne tutaj drzewo z tego pola. No, a ja nie posiadam tutaj, że tak powiem, no nie wiem jak to się ogólnie tym obsługuje, ale chyba tutaj widzowie trzeba tak. Tak, bierzemy widzowie stąd, wyciągamy linkę, dobra, i podczepiamy ją tutaj, tak? Czy to tak nie działa widzowie, jak to działa, wiecie może widzowie, czy nie? Jak to się ogólnie robi, widzowie? Czekajcie. Chyba trójkę się podczepia, tak?
O, dobra, podczepiamy widzowie trójkę. Teraz tak, wchodzimy tutaj, odpalamy sobie teraz tutaj wałeczek, czyli wałek na przycisk B. Dobra, i teraz podciągamy. Dobra, idzie widzowie, idzie. Ło, 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 widzowie powoli, powolutku. Ło, 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 ło. Czekajcie, troszkę za daleko, żebym pociągnął. Ło, ale podnosi mi widzowie całą gabarynę. Czekajcie, widzowie, za daleko ogólnie. Czepiamy, jeszcze raz trzeba podczepić, widzowie. Za bardzo sobie wziąłem pod ten, nie? Czekajcie, jeszcze raz. Czepiamy, dobra. I ciągniemy to, widzowie. Nie wiem, widzowie, gdzie to nalepi. Ja to chyba u siebie na podwórko dam tutaj, nie? Potem wezmę tego, zadzwonię na specjalne służby do gminy, żeby to, wiecie, uczyszczyli to drzewo, nie? O, widzowie, tutaj on na razie postawię, wezmę, pociągnę, o, tutaj o. Niech sobie na razie, widzowie, leży, gdzieś tutaj o, na tym. O, czekajcie, kurwa, nie na Władimirca? Bo widzowie, Władimir też na handel idzie, dobra. Będzie, odczepiamy, widzowie, sprzęta. To i to. Dobra, widzowie, jedziemy. Jedziemy dalej, teraz tak, do sklepu musimy to oddać. I czekamy oczywiście na kolejną tutaj, wiecie, na kolejny... Na kolejny towar ze sklepu tutaj, na testy. Także powinien przyjechać i będziemy, widzowie, oglądać. Zobaczymy, jak to wygląda. No ale szkoda, widzowie, że tylko i wyłącznie na jeden dzień, bo nie wiem, jak to się ogólnie wyrobi. Bo jeżeli, widzowie, wypadnie mi jakaś sytuacja jeszcze taka, wiecie, wyjazdowa ze specjalnym odcinkiem, to nie wiem właśnie, jak to ogólnie wyjdzie. Czy ja to będę mógł w stanie zdążyć, widzowie, zasiąść to, nie? A to tylko na jeden dzień, nie? Także jeżeli będę miał, widzowie, jakieś wyjazdy, będę musiał prawdopodobnie, widzowie, to wszystko odkładać na inne terminy, nie? Bo przecież będziemy musieli, widzowie, tutaj pilnować tutaj terminu tutaj tego testu, nie? O, zobaczcie tutaj, widzowie! Tato piorą muszę, widzowie, nieźle łupnąć, patrzcie, przecież tu normalnie, kurwa, całe dzieło na pół poszło się za mało, zobaczcie. Tu normalnie całe dzieło zostało oderwane, zobaczcie tutaj, o. Halo! Wow, 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 wow! Proszę, proszę pana, kurwa! Dobra, przywiózł, patrz! Volvo! Sportowe Volvo wjechał. Tir, kurwa, ze sklepu. Na dobra, gaz. Proszę pana, to pan daje za mną, jedzie pan, dawaj, dawaj pan. Bra. O cholera, jasny, widzowie, jaki potężny zestaw. To on to zajedzie. To pan tutaj na łąkę zajeżdża, nie? Tu, o to chodzi, że to pan zajedzie, będzie elegancko. Ale tyłem czy przodem zajechać? Jakkolwiek, żebyśmy tylko wypakowali. Tylko nie wiem, czy ja dał radę potem cofnąć, chyba, że ty tyłu. Pan uważa, na patyka nas strzelasz. O kurwa, tyknie? Dobra, już, pan jedzie do przodu, dobra. Ja prostuję ten rabat, bo to na tych zakrętach to jest, wiesz, może urwać coś, czy za, ten zaczep, czy coś. Będzie tyle. Czajkowski! O, proszę pan, to polska firma jest! Czekaj, pan, jeszcze do pana mam sprawę dobrą jeszcze, do gadania jeszcze. No, 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 hu, 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 hu. Czekaj, 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 a za co pan dostał? Zgani pan za to dostał. No chyba za dobrą reklamę, nie? No, reklamę za tego, tego Neff Hollanda i tego Pituntera. Tak? Winter? Tak, to Pottinger, o no dobra. No. Pottinger, no. Za reklamację i tam przesiady jeszcze panu brawo też dawali, że no tam nie wiem, pomagałeś przesiadałowi i to wiesz, tam chyba... No, tak. No i też tam poszli do tego i zagłosowali na pana też, że pan dobre ten reklamował firmę naszą, o, i akurat pan jeszcze dostał dzisiaj zestawie siewnik. O, właśnie widzę, siewnik. Tutaj jeszcze kwardelan jest tutaj elegancko. No, wszystko to, co chciałem. Tylko szybka wiadomość, bo jest właśnie, no jeden dzień pan dostał i to jest takie trochę... Słuchaj, pan jakbyś... Zależy, bo jak to jest na magazynie ostatni ten... to powiedzieć... Taka firma została. Mhm. Tylko tak na magazynie. I jeszcze z tyłu został ten. Wał. A ten wał to dla mnie? No chciałem panu dać to w prezencie, ale pan nie ma czym to drzeć, to nie wiem, czy pan zostawić to, czy pan sobie dokupi kiedyś jakiś ciągnik większy. Ale nie, nie proszę wiem. Pana, mi tego nie trzeba, ja tego nie potrzebuję nawet. No to jest z YouTube, no nie można powiedzieć, bo to my też, no mamy taki, wiesz, taki bardziej firmowy, wiesz, tak jest. Dużo. Ale nie, proszę pana, ja nie potrzebuję tego. Nie potrzebuje pan? Nie. A z tych sąsiadów albo ktoś? Nie wiem, to musi pan pytać, ale proszę pana, proszę mi to powiedzieć. Z tyłu mam siewnik do kukurydzy, a to szodo mam taki prosty zbiornik z nawozem, tak? Tak, tu jest taki zbiornik z nawozem, już jest na... Jest tak, nawóz i nasiona, już sopane są, już zostawię, w środku jest na sopanie, w binach było, wiesz, taki to dobry nawóz już, dobry. Dobra firma jest. Dobra, rozumiem, ale to naprawdę pan porządnie niż pan w szczęście uczekał, Czajkowski, kurwa, kwardelant.
klasa. Tylko pan, słuchaj pani, musi pan jeszcze zareklamować nas. No to wiadomo, no proszę pana, no to inaczej tak nie pogadamy, no to wie pan, nie? Ale to jest sprzęt nowy, widzisz, świeci nawet błysk. No wiadomo, to panowie mają to wszystkie eleganckie sprzęty i youtuberskie. A youtuberskie. Nawet jeszcze słuchaj, nawet na ciężarówkę dostaliśmy nową. Wszystko jest nowe. Właśnie widzę, Iveco Turbo Fiat! No, sportowa. Wężami bardzo. Elegancko pan ma furę, pan ma teraz może jechać fest. A teraz mam przyjechać do klientów, jeździć co chwilę nawet. No, proszę pana, pan to przyjdzie, panie Grzeszku. Słuchaj, od pana jeszcze kurwa kupę klientów przyjechało nawet. Tak, pan tamtej był nawet. No dobra. Proszę pana, proszę tu podejść. Co robisz doma? O tu. No. Bierze pan? A, ale to jest co to Władimir, ta wersja 5. No to jest już te 30, bo masz przedni napęd. Czy nam tu przyda się to do produkcji? Proszę pana, na sprzedaż. A ile pan w ogóle na to by chciał? Bez papierów. Kurwa, bez papierów. 35. Tylko słuchaj pan, ja do papieru da radę tak to robić do tego, żeby jakoś to pieczątka jakaś była w ogóle, bo to ma jak łasadek, ja tam zajadę tym, wezmę to na nawetę i pojadę do tej firmy i szef się wkurwi, że to kurwa nie jest, papieru nic nie ma i kurwa potem wygoni mi z tym i zagoni dalej. To proszę pana, tak jeżeli chodzi o tak, żeby to było legalnie załatwione, to nie. No. Ale na czarno, to jak najbardziej. Znaczy, bo na czarno tam schowam i potem sprzedam, to nie wiem. Żeby potem kurwa policji nie było, nie pomogą mnie, bo na to nie jest skarżone. Na czarno jest pan to w stanie załatwić za wyborowa, albo że żebrówka, albo za sztoka. Nie, za sztoka jak pan by dał cytrynowe, to elegancko, bo ja zawsze piję takie, po robocie. Po 8 godzinach. No, ale mówię, tak to sprzedaj za 35 tysięcy. Próbuję komuś to wcisnąć, wie pan, bo to tak ogólnie dostałem. A co, ale panu tutaj przeszkadza, czy co? Panu chce sprzedać już teraz, czy pan... Ja po prostu potrzebuję pieniędzy na nowe nabytki. Aha. Ja bym mógł to wziąć, ale panu nie obiecuję, że to sprzedam. Ale to ma pan kupić ode mnie to. Ale pan pieniędzy teraz nie dostanie, bo ja teraz... To proszę pan, no tak to się nie bawimy. Dobra panie, ja wsiadam do tego, do klasy i zabieram sprzęt. No nie? Nie, ja za umowę spisujemy, to pan poczeka chwilę. Dobra. Kupanie to jest tak z tyłu jeszcze siewnik, to jest do kukurydzy, bo to zaczepiane. Widzisz, dobra, rozumiem, a wszystko jest napełnione, nasiona i tam nawóz jest, tak? Tak, wszystko jest napełnione. Tylko pan teraz mówi tak uważa, a pan użytek tych hektarów ma? To ja mam tylko te dwa pola. Ale pan nie powiedział do czego to jest, do kukurydzy, razem wszystko jest wzięte, wszystko rury, wszystko rurami. Ja rozumiem, pan popina, pan podepnie mi to. Tam paliwo zatankowane na fulla jest, wszystko pan się nie martwi, w połowie panu nie zgaśnie, ani nic. Dobra. Tam wszystko jest kuponetowo. Komputer tam pan z boku ma, laptopa, tam nie wiem czy tam jest, widać tam, pokaż panu, czy jest wszystko w środku, pokaż. Jest tutaj wszystko, no jest. No i wszystko pokazuje ile wysiew, tam... procenty tam, kurwa pan nie może się zna na tym, nie wiem, tam wysiew, ile tam pan... Ja proszę pana, taka maszyna to gdzie ja to postawię w tym podwórku? No to pan musi poza podwórkiem postawić. Tu ty idziesz. Kurwa, słuchaj panie, jak to mi coś ukradnie, bo coś, kurwa, to kluczyki pan daje, zostawię. Ja rozumiem, proszę pana, ja to wszystko będzie pilnowane. Na spokojnie. Najlepiej, że pan tu zajechał na gospę i tu kluczyk zamknął, bo lepiej było to było. A co, pan dzisiaj nie będzie wyjeżdżał, czy jak? No dzisiaj jeszcze nie, no po to pani, przy chwilę deszcz pał, to mokro. A mokro, to myślałem, a jaka to pan klasa tam ma? Czwartą? Najgorszą. A, to kurwa glina. No jak? Glina. Dobra. A to widzisz, koła są duże, to będzie w pole szło, to jak bagno, nawet bagno będzie jechać, bo takie pan koła ma bombowce duże. Właśnie widzę, bombowce FS. Dobra, elegancko stoi. No słuchaj panie, zostaje pan na jeden dzień, zobaczymy co dalej, no co zobaczymy, o do biorników o to tu się wsypie, jest zaprawa, wszystko tutaj w tym jest. No. Barwienie wszystko. A to ogólnie jest zabajsowana kukurydza, tak? Tak, zabajsowana już, no. To jest w takich workach po 30 kilo, zabajsowane. A co to, to na górze to pokrywa się otwiera jakoś, czy jak pani zobaczy to? Tak, bo to jest przykryte, żeby deszcz nie napadł ci do tych ziarn, wiesz o co chodzi. Wow. A nawet kogut jest, widzisz? Wow. O, ale ci pokażę. O, widzisz, o, widzisz, co to jest zabarwione, widzisz? No, czapka no. Jest, o. Tak jest, z boku jest nawóz i tu jest ten. Nawet ptaka jest, o. Wow, ptaka. Kurwa, to się wszystko świeci fajnie. Wszystko świeci, wszystko pan sprawdzi. No i jeszcze to jest taki ten, bocian, jak widzisz, o. Logo. No, logo, właśnie widzę, Czajkowski, no, fajne. Jeszcze kiedyś mamy ten, słuchaj, na razie dostaliśmy taki jeden komplet tylko na razie. Zobaczymy. Jak panu się spodoba, pan jest pierwszym klientem. To pan wypróbuje w polu. Panie? No dobra.
Słuchaj, jeśli spiszę, to zamówimy więcej i będę kupować ludzi. Pan będzie reklamował. O. Dobra, panie, dobra. No. To proszę pana, proszę spisać umowę, ja to za chwilę podpiszę i będziemy lecieć. No dobra, to tak, tutaj, chodź pan tutaj, na ten, tutaj. Dobra. Ten, piwnicę, no nie wiem, to jest. Tu pisałem na Mietek Asfalt, umowa na jutro, jeden dzień. Ja mówię na jeden dzień, tak? Tak. To od poniedziałku do wtorku. No wtorek trzeba czyścić i nie uszkodzić, wiesz pan. Bezpieczeństwo musi być tam, wiesz. Dobra, dobra. Tu pan musi zapłacić, jak pan uszkodzi, wiesz, a tak. No rozumiem, rozumiem. Nie, no. Mietek Asfalt na jutro. Umowa na jutro, na wtorek. Mietek Asfalt, Bućkowo, to jest 92. Potem dojechał? Tak. Bo zależy, bo może ktoś inny pracownik, jakiś inny przyjechać, wiesz, żeby potem wyjechał. Nie, 95. 95, dobra. To klas tu był, tak? Tak, pan zapisuje, tam był klas, to jest klas, o, a czekaj panie, ja tam podejdę. Jak tam, ja nie pamiętam dobrze. To jest klas Axion 850. Axion 80? 850. 850, dobra, i zostawię. Czajkowski STK 300. No i Kwerdeland, Optma 5. Dobra, Optima 5. Dobra, zapisane, dobra, pieczątka jest, pik. Dobra, gdzie podpisać? Tu podpisz panie, na dole, dobra. W prawej stronie. Dobra, tam, Mietek... Ale wyraźnie, żebym to wiedział, dobra, że to tam jest. Dobra, już. I tutaj, panie Mietkowski, nie, czy pan upali tutaj znaczniki rozkładu, czy pan bez znaczników, bo to trochę nie działa, więc nie wiem, czy to działa panu, czy nie będzie działać, nie wiem. No to panie to wszystko zobaczy w polu ogólnie, nie? Czy pan będzie potrzebna, to bo nie wiem, bo niektórzy nie używają tych znaczników, jak to wiesz. O, pan no. Widzisz? Ale to zbiornik nawet widać przy rzeczywistej zło. No dobra, no rozumiem pana. To co, na tyle chyba, tak? Dobra, to do usłyszenia, to co, to jutro odbieramy, tak? Tak, nie, tak pojutrze, no. To czekaj, to dzisiaj jest poniedziałek? Ale to praktycznie się kończy dzień, to tak nie zaczynamy, bo jest jeden dzień, nie? To jutro będę miał cały dzień, nie? To słuchaj, pod wieczór przyjadę, nie wiem, taka 18. Ale pojutrze. Tak. Dobra. Pod wieczór, co, nie, nawet, czekaj, będę na drugiej zmianie, no akurat będę 14 zacznę, akurat tam jeszcze do klientów pojadę, to akurat u pana będę 18, no. Dobra. To do usłyszenia, do widzenia. Do widzenia. Nara. No, dobra, to zamknię. Dobra. Bo kurwa zaraz ukradną złodzieje, bo chodzą na wiosce. Dobra. Także widzowie, jak widzicie, przyjechał do mnie potężny sprzęt tutaj firmy na testy. Kwerdelan Accord Optima 5, Czajkowski STK 300, no i Klax Axion 850. Dostałem oczywiście, widzowie, taki potężny sprzęt na jeden dzień. Pojutrze przyjeżdża pan Grzegorz, odbiera, także mamy, widzowie, jeden dzień na przetestowanie, na zasianie. No i oczywiście dobra zabawę tym potężnym sprzętem. Jeżeli wam się dzisiejszy odcinek podobał, to pamiętajcie mordeczki, żeby tutaj zostawić coś od siebie, czyli zostawcie tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, oczywiście ten, kto nie subskrybuje kanału, no to oczywiście mordeczko weź to zrób, zostaw subika, bo lecimy po okrągłą liczbę subskrypcji. No i zapraszam także jeszcze na grupę Szlagry i Pipcia, macie wszystko link w opisie, także zapraszamy bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek byłoby to na tyle, drogi widzu, także trzymaj się, do kolejnego materiału z serii Bracia Polskiej Farmie, jak i z Boczkowa, trzymaj się, do kolejnego odcinka i nara!